Teraz widziałam piękną panią Monikę Mazowską, matkę, aktorkę i osobę, którą znaczy na wszystkich osobach niepełnosprawnych i osobach, które mają niezwykłe talenty. Pani Moniko, jak wychowuje się dzieci? Wiesz co, przychodzi taki moment, że te dzieci zaczynają się już same wychowywać, zwłaszcza te starsze, a na początku to chyba trzeba się po prostu zdać na swoją intuicję i to najlepiej wtedy działa. I jako osoby niepełnosprawne lubią takich gwiazd jak pani? Bardzo, bardzo mi miło, jeżeli tak jest faktycznie, że lubicie moją postać, lubicie postacie, w której się wcielam, to jest mi tym bardziej miło. I jak pani pogadza grę aktorską z macierzyństwem? Tak jak mówiłam, jest mi już w tej chwili trochę łatwiej. W październiku będę grała na przykład w takim serialu, który na pewno kojarzysz, Ojciec Mateusz. A to dlatego, że mój najmłodszy synek już poszedł do przedszkola, więc mam w końcu troszkę więcej czasu dla siebie. Bardzo lubię Ojca Mateusza, a więc życzę pani kolejnych osiągnięć aktorskich i najważniejsze, żeby dzieci dobrze były wychowane i najważniejsze, żeby dzieci w ogóle same się wychowały, a pani miała więcej czasu dla siebie. Bardzo ci dziękuję. Czy mogę cię przytulić i ucałować? Spoko, można. A kawiarnia jak się podoba? Kawiarnia tak bardzo mi się podoba, że aż jestem zaniepokojona, że mieszkam tak blisko, ponieważ macie tak cudowne wypieki, tak pyszne drożdżówki, te wszystkie ciasteczka z serem, serniczki, szarlotki, że może się okazać, że będę musiała przejść na dietę po prostu, jak będę za często was odwiedzać. Piękne miejsce i gratuluję z całego serca. No to też pani gratulujemy wszystkiego i najważniejsze, żeby pani po prostu nie szytyła i dzieci też poczęstowała. Dobrze, postaram się nie przytyć w takim razie. A więc dziękuję, do zobaczenia innym razem i najważniejsze, Maćka Zakościennego zobaczyłam, więc może z nim wywiad przeprowadzę.